Witajcie ludzie, z tej strony Krzyża, to jest kolejny odcinek Spelunków. Teraz przynajmniej mamy jakąś motywację, ponieważ ostatnio nie udało nam się dojść nawet do końca. Więc na odmianę postaramy się to zmienić. Lepiej, że początek wiadomo, za każdym razem wygląda tak samo, więc nie ma za bardzo co tutaj opisywać, ale... Wszystko będzie zależne od tego, czy znajdziemy na pierwszym poziomie jakiś ciekawy przedmiot. Zwykle jednak nie znajdujemy, tak samo pewnie będzie tym razem. I co zobaczymy w pierwszym sklepie? Co najciekawsze podejście mi się wydają, jak są same bomby, ponieważ możemy sobie porozwalać pół mapy. A potem już w sklepie dostać inne ciekawe przedmioty. W porządku, tutaj sobie wejdziemy, a potem górą przejdziemy do... Okej, tu nic nie ma, czyli tu nic nie bierzemy. Teraz sobie przejdziemy do pająka. Ciemniego to? Boję się, że jak walę teraz, to... przywalę w niego. Więc może tak zrobimy? Powinno wystarczyć. Okej. Okay. Tu mamy... nieciekawe rzeczy. I sklep chyba był po lewej. Ale niekoniecznie. Okej, okay, czyli nie chcę tutaj rzucać, bo jeszcze trafię shopkeeperia. Ajaj. To jest problem. Może sobie na razie odpuszczę? Nie będę go rozwalał? Dobra, idziemy stąd. Wydaje mi się, że po lewej słyszałem. Nawet nie wiem, jak ją nazwać. Ona nigdy nie miała imienia, prawda? Zawsze to był piesek. O właśnie, naprawmy to. Ja co dobrze, no nie? Naprawmy to. Tu, nie, tu, tak jest. Okej, od razu lepiej. Piesek był po lewej. A żeby tylko skrzynki nie było na tym poziomie. Ale pewnie będzie. O! Jest kasa, dobrze jest. Bałem się, że będę musiał nie wiadomo gdzie rzucić torczem. Czy jest tu... Okej. Okay. To jest w sumie nie taki zły sklepik. Wrócę się może po niego. W porządku. Nawet nie wpadłem na to, że na pierwszym poziomie może być sklep. Tu sobie ułatwimy drogę, czyli dosyć niebezpiecznie. Ale w porządku. Ale przez dalsza droga będzie ciekawsza. Już bez pochodni będę wracał. Tak sobie może będę oświetlał. Ty mi też troszkę pomożesz. W tą stronę może. Mam jeszcze minutę niecałą, więc dobrze jest. O! Oh. Wiedziałem, że nie strzeli do mnie, bo ten... Bo jak babka spadła... To nic się jej nie stało. To też zgubiłem shotguna, bo jestem... O dobrze, jestem ślepy. Wydaje mi się, że tutaj nie było... skrzyneczki. Dostaliśmy pieska. Ile tego jest? Poważnie! Co to ma być? Dobrze, że mamy takiego pomocnika. Tutaj rzucę, zanim zapomnę. Bo może kiedyś sobie... No. Zwyczajnie mam rzucić? Dobra. Okej, okay. Od razu lepiej.
Od razu lepiej. Może by tutaj się dostało. I klej niestety, więc... Szczerze mówiąc, nie ma co schodzić. Jeżeli tu nie ma skrzynki, a wygląda jakby nie było, szczerze mówiąc... No nie ma miejsca, żeby była ta skrzynka, prawda? Jeszcze niższy poziom jest. No ale to mało prawdopodobne, żeby tak koło siebie były te dwie rzeczy. Pewnie na ciemnym poziomie zgubiłem. Okej. A my sobie jeszcze tutaj zwiedzimy. O! To ten poziom! Wow! Tak to może załatwimy. W porządku! Może go nie zabiję. Znaczy dostanie raczej, ale... Może go nie zabiję. Zabiłem pieska? Nie. I idziemy stąd. Pozwolę sobie na łyk herbaty, sekundka. Okej. Bomb nam przez chwilę nie zabraknie. Powiem tak. Przepraszam. Powiem tak. Zaatakujemy tylko dlatego, że jest na pierwszym poziomie. Wow! Tak miało być. Nie zależy mi na tym piesku. Chociaż jako, że już go uwolniliśmy, to może mi zależy. Ale zwyczajnie bym po prostu pozwolił shopkeeperowi zabić tego pieska. Jakby na przykład był blisko wyjścia. To ja. Chciałem upuścić i podnieść. Ups, nieważne. Nieważne. Liny. Bo tak ciężko byłoby i tak go donieść. Chciałem po prostu go puścić na wolność i liczyć na to, że może nie zginie tak szybko. Okej, tu jest w porządku. No dobrze. Ach, przynajmniej dostałem kilka bomb z powrotem. Gdzie je wkurzymy? I teraz pytanie... Ja chyba nie ma szans tutaj na żadne sklepy. Ma na myśli ten, Black Markety. Nic nie pipczało, przeszliśmy po całym poziomie. Myślę, że nie było szans, żebyśmy pominęli. Jeszcze na dwóch poziomach może się pojawić przejście do Black Marketu. Na razie dają nam dużo tych skrzynek, naprawdę. Okej, to nic nie powinno być, bo to... Chociaż to też nie może być. Nie, jest mniej miejsca niż się spodziewałem tutaj. Może by to sprawdził. Sprawdźmy, czemu nie? O, dobry unik. W porządku. Cały czas bomby dostajemy. Przynajmniej wiemy, że tu nie przegapiliśmy. Black Mac, tu może na lewo jeszcze. Też to powinno pipczeć. Przy takiej odległości.
Chyba nie przegapiłem. O, prawie. O. Nie. To go nie zabiło. Okej. Okay. Boję się, że... O, to ja tu może będę mógł skoczyć. Nawet. 12 bomb. Nie wiem, czy chcę marnować więcej. Okej. Okay. Aj, sam się proszę, żeby tu zginąć. O, myślałem, że za łatwo pójdzie. 10 bomb zmarnowaliśmy tutaj. No to w kolejnym poziomie już musi być Black Market. Znaczy mam nadzieję, że musi być, tak powiedzmy. Tak jest. Jest niżej. Widać go gdzieś? O! Stoję na nim, czy? Tak, stoję. Czy coś jeszcze tu się przejmować? Może nie. Mamy 8 żyć, za niedługo stracimy większość z nich. Też no, połowę powiedzmy. O, przepraszam. Panie, idź stąd. Chodź tu. Dobrze. I spadajcie niżej. Tak jest. Fajnie. Aj. Wystarczyło. I tak wolę z lewej strony rozwalać. Ile ich tu mamy? Jednego. Jesteś tu dalej? Okej. Okay. Tu mamy samotnego typa. Wow, powinienem zginąć, powiem wam szczerze. Miałem szczęście o jakiś piksel czy dwa. To was zwali? Nie. Ale prawie mnie to zabiło. To tyle. Fajnie. Fajnie, że te wszystkie Tiki Traps są na jednym poziomie, nie licząc tego oczywiście. O, mam Peach Glove. Muszę mieć na uwadze, że już nie rzucam łukiem, tylko po linii prostej. Zazwyczaj bombami, ale wiadomo, kamieni też tak będę mógł rzucić w przyszłości. Na tym poziomie... Aha, mamy jetpack, który już znaleźliśmy poziom wcześniej. A, nie mam spike shoes. A to najważniejsze by było. Okej. Okay. Może zbierzemy sobie ten, trochę Yeti. I tu wykorzystamy. Ajajaj. On mi będzie cały czas przeszkadzał. No. Nie będzie szans. Ciekawe, gdzie to spadnie. O! I zginie teraz. No. Szkoda. W sumie pieska moglibyśmy tak załatwić. Nie wiem, gdzie to UFO... Tu... O, tu UFO świsnęło.
Ups. Ajajaj. Nie pomagasz mi, kolego. Po spadochronie. Może nawet lepiej. Okej. Okay. I idziemy stąd. To się przyda. Na poziomach 2 i 3 może się pojawić ten posąg, więc tutaj nawet nie zwracałem na to uwagi. Jest. Czyli teraz chcemy odstawić pieska, żeby mieć 5 żyć. A, świetnie. Ulala. Co się może przydać w sumie? Ojej. Nie chciałem tak. Chciałem w długo. O tak. I to wywalimy jak najdalej stąd. Czy to już będzie kapala? A jest. A to ja mam zginąć. W porządku. A, miałem go poświęcić. Whoops. Znaczy miałem go odnieść do wyjścia. Whoops. Zmarnujemy może? Tak jest. W porządku. Poczekamy aż spadnie, bo można wyjść za szybko. I idziemy dalej. Zadanie na tym poziom to znalezienie. Przepraszam, znalezienie shotguna, żeby w przyszłości było o wiele łatwiej. Okej. Okay. Tak więc mina może się przydać. Tak może? A demet. Może weźmiemy jeszcze jedną minę? Okej, okay, nieważne. Nie będzie shotguna. Trzy jetpacki w jednym podejściu można było mieć teoretycznie. Nie ma szans na pieska? Bo straciłem głupio życie, można by to jakoś naprawić. Ajajaj, dlaczego to musi być zawsze blisko? Nie. No i jeszcze mi zabili pieska, no. Idę stąd. Po prostu idziemy stąd, zanim nas zabiją. Ajajaj. Na tym poziomie brak shotguna to nie problem, jak widać. Coś szybki biorą i jakoś radzimy, ale... Ajajaj. Okej, okay, to już jest lepiej. Ajajaj. Jest tak nisko. Troszkę nie trafiłem. O! A, shit. I poszedł. W porządku. Chociaż może kapala mi może troszkę pomóc. Okej, okay. Na razie mi wystarczy. Zanim po prostu zginę na tym poziomie, sobie pójdziemy stąd. Kluczyk chcesz, tak? Możemy się w sumie zająć tym w następnym odcinku, odblokowaniem skrótu. Wiadomo, do hell w ten sposób nie dojdziemy, ale... Ale załatwimy jedną rzecz.
Czy to mnie będzie wkurzało? Może. Ewentualnie też mam... Znaczy jednocześnie mam przejście. Nie, ewentualnie. Ups. Początku, czwarte życie. Nic ciekawego tutaj. I on jest. Nie! Shit. Chcę, żeby tu podszedł. A nie ty, nie ty. I on jest. I załatwione. Nie, shit. To może być... O, nigdy się z takim czymś nie spotkałem. Jeszcze jest na poziomie środki Peja. W sensie bardzo nisko. Oj, za szybko. Eksploduje w połowie właśnie wysokości. I to rozwalę zanim się zabije. No to byłoby nieciekawe zakończenie. Shit. Okej. Na szczęście nie potrzebujemy teraz shotguna. Sekundkę. O, w porządku. Słyszałem po prostu wejście do drzwi. Chciałbym tego teraz nie używać. Da się? Tak jest. Aj, chowa się skubany tutaj za kolumną. Cwaniaczek. Można tak go wycieszyć? Nie. Może pójdziemy bez shotguna? Czy to się źle skończy? Może nie. Może nie. Dawno nie byłem bez shotguna w tym miejscu. Z tego właśnie powodu. W porządku. Nie będziemy farmić życia raczej. Okej, dajcie mi sekundkę. No to... Kontynuujemy. Załatwimy tutaj to na szybko. Okej, jest dobrze. Wow! Ty też chodź tu od razu. Wow! Zrobimy to tak. Tu zrobimy sobie zejście poziom niżej. I teraz. Czy chcemy sobie farmić życia? Za nisko są na to w sumie. Mamy to co chcemy. To idziemy. Nie ma co przedłużać, najwyżej zginiemy znowu w heli, tyle. Szkoda, że tego nie można przyspieszyć. Jeżeli sobie pozwiedzamy wyższe te... Wyższy fragment mapki. Tak jak zawsze, w poszukiwaniu jakichś dodatkowych bomb na przyszłość. Kompas już mieliśmy niestety. I mamy dużo. Coś jeszcze? Wiemy, że gdzieś tutaj będzie wyjście, więc idziemy tobą na lewo. O, jeszcze jedna skrzyneczka. Pewnie go przesunie. O, świetnie. Tutaj? Miałem myśli, że Olmeka przesunie troszkę
naszą stronę, bo myślałem, że jestem za blisko. Okej, już możemy sprawdzić, że jest w porządku, po jednej nawet bombie. Idź na razie dobrze. To powinno wystarczyć, ale się upewnimy tu. Dobrze jest. I... Właśnie liczyłem na to, że nie zespomni nic więcej. Jest dobrze, teraz tylko dojść do końca. Gdzie jest wieża? Po lewej czy po prawej? Po prawej. Tak cię przebijemy. Zużyjemy więcej bomb niż musimy, ale rozwalimy nietoperza bez odrzutu w shotgunie. Jak to tu by nie wyglądało? To jest zwykły piesek, a niżej jest fejkowy. I tu jest wyjście. Wiem, że zablokujecie sobie w ten sposób wyjście. Ajaj. To jest trochę niebezpieczne. Może dam mu przejście tu do kolców? Lepsze rozwiązanie. Sekundka. Pierwszy poziom z głowy. Okej. Okay. Możemy kontynuować. Przepraszam, że się bałem, ale... Mam więcej herbaty niż się spodziewałem w szklance. W porządku. Wow! Tego nie przewidziałem. Jesteśmy odpowiedni w lawie, więc tragedii nie ma, ale nie chcę nigdy tego sprawdzać. Co ty robisz? Bo zapomniałem zupełnie, co ona robi. I szczerze mówiąc, byłem pewny, że to jest zwykły pies. Żeby nie było, że ten, że jakieś strategie nieznane. Ajajaj, szkoda, że tego pieska nie mogę kiedyś wziąć, chociaż może... Potem go weźmiemy. Może wyżej... Aj. Może zaryzykujmy troszkę. Okej. Okay. Z tym się nic nie stało. Damy im przejście dalej, żeby nie wycelić psa. O nie. O, dobrze. Zużyjemy bomby, ale myślę, że warto na dłuższą metę, patrząc jak mało zdrowia mam. Nie, nie uciekaj aż tak, nie. Było nieciekawie. Trochę było szczęście, że spadłem na Tiki Trap, a nie obok tego. Tu jest przejście, mamy 8 bomb. Pamiętajmy, że jeszcze dostaniemy 2 paki w samej walce z bossem. Nie z Olmekiem, tylko z Yamą. To jest zły pies, jak nic. Jak widzicie. O! Już po nim. Oj, byłem o jedną
Jakby jedną kratkę wyżej bym się ustawił i bym dostał damage, żebym pewnie zginął. Ale się udało, jest jama. Ale są ci... O, już spali, w porządku. Weźmiemy sobie nasze bomby. Wy nic mi nie robicie, prawda? No tak, nie ufam temu po prostu, wolę. Jeżeli jest to niekonieczne, to mimo, że jestem odporny na lawę, to wolę tego nie sprawdzać. Usuniemy wszystkie potencjalne zagrożenia. Jedno wyżej chcemy być. Tutaj chcemy. Okej. Okay. Poszło dużo lepiej niż w ostatnim odcinku. Mimo tego, że mieliśmy trochę szczęścia. Więc to nie był czysty skill. To klasycznie. Nawet nie jestem pewny, czy muszę kogoś jeszcze odblokować, jakieś skiny. A jetpack znacznie ułatwia rozgrywkę, szczególnie, że mogliśmy mieć nawet 3 w tym podejściu. I myślę, że w kolejnym odcinku zajmiemy się kluczykiem i skrótem do... Temple, mimo że... Do Temple? To może być do Temple skrót. Mimo, że nigdy z niego nie będę korzystał. Tak więc dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnych filmach. Żegnajcie.